Dzień dobry. Zapraszam na porcję jednej z najciekawszych wiadomości z branży. Czas na listopadowe wydanie Flesza. A w nim sezon na kalendarze, wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy, seminarium wielkiego formatu, polsko-niemiecka konferencja branży opakowań, 45-lecie firmy Illumica. Koniec roku to wzmożony okres reklamowy i zakupowy dla kalendarzy. Firmowy kalendarz to od lat praktyczny upominek biznesowy. Dzięki niemu wzmacnia się rozpoznawalność marki przez cały rok. Pozwala planować działania, przypomina o ważnych datach. Dobrze zaprojektowany, cieszy oczy. Producentów kalendarzy znajdziecie Państwo również wśród wystawców targów Rema Days Warsaw 2020. Wystarczy w wyszukiwarce na liście wystawców pisać kalendarze, a znajdziecie Państwo konkretne firmy. Zachęcamy również do umówienia się z tymi firmami poprzez funkcję umów spotkania. W ostatnim czasie powstało wiele raportów i analiz, które starają się przewidzieć, jak dynamicznie będzie ewoluował rynek pracy w odpowiedzi na rozwój sztucznej inteligencji. Światowe forum ekonomiczne przeanalizowało, jak duzi międzynarodowi pracodawcy patrzą na strukturę zatrudnienia w perspektywie roku 2022. W ubiegłorocznym raporcie Future of Work wskazano stanowiska pracy, które zagrożone są zniknięciem, role stabilne, którym AI nie zagraża, a także, że szacuje się utworzenie 133 milionów nowych miejsc pracy. W raporcie można przeczytać prognozę na rok 2022 w odniesieniu do aktualnego stanu. W jaki sposób AI wpłynie na najbliższą przyszłość? O tym w artykule portalu Scanner. W dniach od 24 do 25 października w Opolu firma Atrium Centrum Plotterowe zorganizowała seminarium wielkiego formatu. Podczas dwudniowego spotkania zaplanowano blok prezentacyjny i bloki demonstracyjne. Podczas panelów demonstracyjnych można było poszerzyć wiedzę, konsultując się z prelegentami z 5 krajów, reprezentującymi takie marki jak Mutoch, EFI, Summa, Onyx, Neon czy Iconos. Dzień drugi to panel warsztatowy, podczas którego można było dogłębnie zapoznać się ze wszystkimi prezentowanymi technologiami, zasięgnąć opinii z pierwszej ręki, porozmawiać z doradcami do spraw druku, materiałów czy finansowania. 23 października odbyła się konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Branży Opakowań. W Instytucie Badawczym Opakowań w Warszawie spotkali się specjaliści w zakresie rynku opakowań w Polsce i współpracy polsko-niemieckiej. Tematyka była bardzo urozmaicona. Dyskutowano na tematy związane m.in. z trendem ekologicznym w branży, automatyzacją i optymalizacją opakowań i pakowania na poziomie produkcji, a także z wagą relacji i kontaktów w branży opakowań. Illumica.pl to polski producent ultracienkich systemów do podświetleń. W tym roku firma obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia. Produkty firmy znalazły do tej pory szerokie zastosowanie w branży reklamowej, produkcji POS i wyposażenia wnętrz. Jako producent jest sprawdzonym partnerem dla agencji reklamowych i projektantów. W zakresie podświetleń służy fachową poradą i wsparciem, chętnie dzieląc się z partnerami bogatym doświadczeniem. Częścią pracy jest opracowanie prototypów dla nietypowych i indywidualnych zleceń dla klientów firm współpracujących z firmą Illumica. W ofercie znajdą Państwo matryce LED, roll-upy podświetlane, ramy podświetlane tkaninowe oraz OWZ, topery regałowe i koła podświetlane. Jeżeli chcą Państwo wypromować swój produkt, poinformować branżę o swojej najnowszej ofercie lub podzielić się informacją o swoim jubileuszu w formie wideo, to polecamy ofertę GIF Journal TV. Zachęcamy również do umieszczenia swojego własnego filmu, a zostanie on wysłany w comiesięcznym newsletterze. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem mailowym mariusz@gjc.pl. Jeżeli organizujesz branżowe wydarzenie, szkolenie, konferencje lub bierzesz w nich udział, poinformuj nas, a my przedstawimy to w kolejnym wydaniu. Do zobaczenia w następnym Fleszu.